Przed Państwem para z numerem 4, poseł Małgorzata Sadurska i Michał Lemieszek, tancerz szkoły tańca Zamek w tajemniczo brzmiącym American Smooth. Skanduje Gośka, Gośka. Naprawdę jesteś taką panką? On krzyczał Gośko, Gośko. Piotko Walczyk jest moim przyjacielem, więc on tak musiał krzyczeć. Ale czy on powiedział prawdę, tak? Że jesteś taka uparta? Z Piotrem znamy się 10 lat, więc... Okej. Chyba zna mnie. Okej. Gosiu, tu zwracam się do posłanki Rzeczpospolitej Polskiej. Powiedz nam, który debiut był dla ciebie trudniejszy? Czy ten na sejmowej mównicy, czy ten dzisiejszy na tańcu z VIP-em? Każdy debiut jest trudny. Natomiast myślę, że jednak do debiutu na mównicy sejmowej nie tak długo się przygotowywałam, no i był mniej stresujący mimo wszystko. A czy jury tak sobie wyobrażało taniec z Nowym Jorkiem w tle? Małgosiu. Dałam całuska. Małgosiu. Odwzajemnili. Czekaj, nie przeszkadzajcie. Małgosiu, pięknie tańczysz. Ty jesteś PiS, ja Platforma. Pocałujmy się, chodź starwio. Chodź tutaj. Pozdrów Jarka, wycałuj Donalda. Mów o nas dobrze, jesteś taka, tak pięknie tańczyłeś dzisiaj, że Państwo jesteście świadkami wielkiego pojednania. Ale słuchajcie, taniec to jest konkurencja ponad podziałami politycznymi. My tutaj, jako że jesteśmy apolityczni, chcielibyśmy powiedzieć jedną bardzo istotną kwestię. A propos podziałów może, bo ykasz. Chodzi o to, Pani Małgosiu, kochana. Może Pani nie liczyła, ale Pani tak tańczyła, że my liczyliśmy razem z Panią. Tak, ja tutaj oczywiście wielki plus od żeliza całusa, natomiast... Tutaj pojawia się pewien problem, bo nie wiemy, kto dostał. Tak, będziemy się bić, natomiast już drugą edycję... Z tamtym to już 4, to dalej jest problem. Drugą edycję siedzimy w żyli tańca z VIP-ami i naprawdę miło jest oglądać pary, w których nie odróżnia się, kto jest VIP-em, a kto zawodowym tancerzem. Dziękuję bardzo. Para numer 4, Małgorzata i Michał. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Brawo, brawo!